Cześć. Dzisiaj pokażę transformator Tesli, transformator, który wytwarza wysokie napięcie. Zapraszam na film. W pierwszej części filmu pokażę gotowy wyrób, który otrzymałem ze sklepu Banggood. Jest to gotowa cewka, do której należy podłączyć napięcie i już można robić różne eksperymenty. A w drugiej części filmu zbudujemy układ z tak zwanego kitu, czyli z elementów składowych, z płytki i różnego rodzaju komponentów elektronicznych, które należy złożyć, zlutować i otrzymamy gotowy produkt do eksperymentów. Ten model transformatora Tesli to kompletne urządzenie, ale bez zasilacza. Musimy dobrać do tego urządzenia zasilacz. Może być to na przykład zasilacz do laptopa. Napięcie od 9 do około 24 V. Może być taki właśnie zasilacz. Ten ma napięcie około 20 V i ważne, aby prąd był powyżej 2 A. Po podaniu napięcia urządzenie zaczyna działać. Na iglicy pojawia się łuk elektryczny. Z pomocą tego transformatora energia przekazywana jest na odległość. Zbliżając różnego rodzaju świetlówki czy diody w pobliżu transformatora zaczynają świecić, mimo że nie są nigdzie podłączone. Wokół cewki wytwarza się silne pole elektromagnetyczne i tutaj można zauważyć, jak na przykład ten wskaźnik w pewnej odległości wykrywa, że jest napięcie. A ten miernik z funkcją oscyloskopu wychwytuje silne zakłócenia. Fale elektromagnetyczne wysyłane przez to urządzenie są na tyle silne, na tyle mocne, że można zaświecić na przykład tę 18-watową świetlówkę. A kartka papieru od tych wyładowań zapala się bez trudu. Zdemontujemy iglicę i założymy zrobiony z kawałka drutu silnik napędzany wyładowaniami elektrycznymi. Z pomocą cewki po podłączeniu do wejścia audio, na przykład smartfonu, możemy odtwarzać muzykę. Taki gotowy moduł cewki transformatora Tesli możemy kupić za $71 w sklepie Banggood lub możemy kupić też znacznie tańszy zestaw za niecałe $5. Ale trzeba go zmontować samemu. W zestawie otrzymujemy nawiniętą już cewkę Tesli, płytkę drukowaną oraz elementy elektroniczne, a także instrukcję. Instrukcja jest cała po chińsku, ale za chwilę poradzimy sobie i z tym problemem.
Ta plastikowa rurka z nawiniętym cienkim drutem to uzwojenie wtórne transformatora Tesli. Płytka drukowana z naniesionymi opisami, gdzie mają być umieszczone dane elementy elektroniczne. A to są radiatory do odprowadzenia ciepła z tranzystorów. A to pozostałe elementy. Mamy tutaj gniazdo zasilające, gniazdo słuchawkowe, dwa tranzystory, cztery rezystory i dwa kondensatory. Aby dowiedzieć się trochę więcej z tej instrukcji, która jest napisana cała po chińsku, ja używam obiektywu Google, który nam przetłumaczy cały tekst. Aby rozpoznać wartość rezystorów, można to zrobić za pomocą odkodowania pasków znajdujących się na nich lub po prostu zmierzyć ohmomierzem. Diody w obudowie mają spłaszczenie i takie samo spłaszczenie też jest uwzględnione na płytce drukowanej. Montujemy LEDy. Następnie rezystory. Tutaj na płytce też mamy oznaczenia, który rezystor do których otworów. Kondensatory. Ten mały obojętnie jak, a elektrolityczny zgodnie z oznaczeniami na obudowie i na płytce. I tranzystory też zgodnie z tym, co jest zaznaczone. Gdy już rozmieścimy wszystkie elementy na płytce, możemy je wlutować. Cewkę przyklejamy do płytki za pomocą kleju, na przykład Super Glue. Po włączeniu napięcia diody świecą się. Napięcie do zasilania układu waha się od 9 do 30 V.
Ja mam zasilacz z laptopa i tutaj jest napięcie 20 V. Możemy już teraz przeprowadzać różnego rodzaju eksperymenty z przesyłaniem energii na odległość. Po podłączeniu zewnętrznego źródła audio mamy z cewki Tesli głośnik plazmowy. Wyładowania grają. Łuki z prezentowanych przeze mnie urządzeń nie są może zbyt duże i w cudzysłowie nie kopią, ale można się oparzyć. Urządzenia te, wymyślone przez Nikola Teslę, który opracował m.in. też silnik indukcyjny zasilany prądem przemiennym, można wykorzystać do demonstracji przesyłania energii na odległość. Linki do tych produktów w sklepie Banggood znajdziecie w opisie pod filmem. Dziękuję za uwagę.